Śniło mi się, że nastąpił niezapowiedziany koniec świata i Janusz Piechociński miał walczyć z szatanem o duszę Polaków. No i szatan, wielki, czerwony, napakowany w lewym narożniku, a Janusz Piechociński w prawym. Szatan atakuje, a Piechociński tylko się ledwo rusza w bok i naciska lekko stopą deski ringu. Bo wie, że korniki mają czas lęgowy właśnie teraz, a delikatne mizianie ich starymi tenisówkami marki Stomil produkowanymi na eksport do krajów RWPG sprawia, że są one w stanie przyspieszyć metabolizm i procesy pokarmowe i w ciągu sekundy zjeść oszałamiającą ilość 1,5 metra kwadratowego drewna, co laikowi wydaje się wynikiem niesamowitym i wręcz niemożliwym, a człowiek światły potrafi pomnożyć średnią liczbę korników w zagłębiu lęgowym przez centymetr kwadratowy powierzchni i już się tak nie dziwi. Szatanowi więc ring zapada się pod stopami. Leci on w dół, a na dole szybko rzuca okiem Piechociński klepisko. A z klepiska wyrasta skromny kłączek powoju stronniczka ludowego. Piechociński wie, że powój taki lubi wyrastać w miejscu, gdzie występują złoża siarki, a tej w Polsce wydobywa się rocznie 0,666 tysięcznych miliona ton rocznie. Wyciąga z kieszeni zapałkę wykonaną przez Polski Związek Zapałkarski. Podciera o podeszwę tenisówki, wiedząc z jaką należy pocierać siłą i pod jakim kątem, żeby powstało odpowiednie tarcie, i rzuca ją w dół obok powoju. Następuje grzmot, otwiera się ziemia, szatan wraca do piekła, ale chwyta się jeszcze w ostatniej sekundzie krawędzi ziemi i rzuca Piechocińskiemu. Skąd, wielki magu, znasz te wszystkie tajemnice? A Piechociński? To nie są tajemnice. Bo największą i najpotężniejszą księgą magiczną jest rocznik statystyczny i dane na stronie GUS-u. Miałeś wszystko przed oczami, przez cały czas na moim koncie twitterowym. Tylko trzeba nie tylko umieć czytać, ale i rozumieć, po co się czyta, synu. Spluwa na niego i odchodzi, wiodąc polskie dusze za ręce w kierunku Królestwa Niebieskiego.